Jeśli masz takie objawy, bóle w okolicach wątroby, czy kamienie w woreczku żółciowym, to znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Rewir, złość o rewir, kłótnia o pieniądze, kłótnia z członkami rodziny. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach. Jesteś dorosły, a kłócisz się z ojcem o sprawy zawodowe. Ojciec ma większe doświadczenie i mówi ci, jak masz rozwiązywać swoje problemy zawodowe czy z pracownikami. A może wynajmujesz mieszkanie, a właściciel chce je sprzedać i przychodzi pod twoją obecność albo nieobecność z potencjalnym klientem. A może popełniłeś w pracy błąd i kolega napada na ciebie i straszy cię konsekwencjami finansowymi. A może po prostu mąż albo żona wylicza ci pieniądze? Może ty zarabiasz na dom, a i tak wszyscy mają do ciebie o wszystko pretensje? A może twój mąż robi obejście w liczniku prądu i kradnie cię prąd? A może musisz płacić swojemu już dorosłemu dziecku alimenty? Macie dobre relacje, ale dziecko ciągle oczekuje od ciebie pieniędzy. A może twoje dorosłe dziecko oczekuje, że dasz mu pieniądze na samochód, na dom, że ty odpowiadasz za jego sytuację finansową? Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz i wyeliminuj je. Jeśli nie będzie decydy w konfliktu, to zobaczysz, jak objawy szybko miną. Chcesz poznać germańską medycynę i 5 praw natury? To bardzo dobrze. Ta wiedza może cię uratować. Na naszej stronie kwantomed.pl w zakładce sklep są nagrania seminariów i spotkań koła. To unikatowa wiedza, która pozwoli ci rozwiązać twoje biologiczne konflikty. Dołącz do naszej społeczności i stań się aktywnym członkiem. Udzielaj się w dyskusji, wyrażaj swoje zdanie, bądź pomocny. Twoja pomoc jest potrzebna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał. Podobało ci się to nagranie? Zostaw łapkę.